Siema, ja jestem Piotr Knoliw i witam was w następnym odcinku na Falafie. Na wstępie oczywiście pozdrowienia i pozdrawiam gracza Hausty, on mnie poprosił o pozdrowienia. Tylko tyle na razie, oczywiście jeśli chcecie pozdrowienia jakieś, możecie napisać je pod filmem albo jak mnie spotkać na serwerze, co ostatnio się w sumie rzadko zdarza. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie znowu omawiali giełdy, bo jak wiecie, rynek w sumie na Falafie się zmienia. Od ostatniego odcinka z przeglądu giełd minęło kilka miesięcy na pewno, już nie jestem w stanie tam policzyć, nie sprawdzałem dokładnie tego, ale na pewno minęło kilka miesięcy, więc lecimy sobie od razu na giełdę w Las Venturas. Pominiemy giełdę motocyklową tutaj, bo raczej motocyklów rzadko kto kupuje, a na tej giełdzie motocyklowej zwykle są takie normalne ceny i nie ma tam jakichś szałowych pojazdów, bo motocyklów, jak wiecie, na Falafie jest ograniczona ilość, chodzi o modele, nie jest to duża liczba, więc nie ma sensu tego po prostu omawiać. Ja już jadę na giełdę w Las Venturas tanią, to znaczy z pojazdami klasy średniej do 250 tysięcy, no i widzimy się już na miejscu. Dobra, my już jesteśmy tu na giełdzie. Od razu wam też powiem, że ja na cenach pojazdach się zbytnio nie znam. Na niektórych pojazdach się znam dosyć, na cenach oczywiście, więc niektóre pojazdy, jak powiem, że tego się w miarę opłaca, mogę mieć też, nie mieć też racji, więc za to możecie mi wybaczyć, musicie mi wybaczyć, więc ja sobie przejdę po giełdzie i już wam za chwilę powiem, co ciekawego znalazłem. Dobra, znalazłem już pierwszy samochód, jest tutaj taki Walton 1.6 silnik z butlą LPG 50 litrów i dodatkowo ma światła i podświetlenie licznika. Taki tutaj Walton ładnie wygląda, cena mi się wydaje, że w sumie nie jest jakaś super zawyżona, mi się tak po prostu wydaje, więc jeśli chcecie takiego Waltona kupić, to możecie, moim zdaniem nie opłaca się kupować takiego Waltona po prostu z tuningami takich świateł, no bo nikt tym nie będzie jeździł, to jest raczej tylko do stania. Dobra, znalazłem następny pojazd, jest to Super GT i pozdrawiam jeszcze Matiusa, tutaj przed chwilą do mnie napisał. Znalazłem takie Super GT z jest silnikiem 1.6 za 145 tysięcy. Moim zdaniem samochód się w sumie opłaca po tuningu tego samochodu na silnik 2.2 i dodanie APA 1. Ten pojazd będzie jechał 220 na godzinę z tego co pamiętam, więc to jest naprawdę spoko pojazd. Sam nim jeździłem, więc bardzo dobrze się trzyma drogi. Z moich doświadczeń mogę wam powiedzieć, że to jest spoko samochód i polecam go kupić. Lecę dalej, Fortuna i 1.6 silnik z podświetleniem licznika i kolorem światełek. Tak, to jest w sumie to. Kosztuje 115 tysięcy, myślę, że to jest spoko cena. Pojazd w sumie się bardzo mocno ślizga, sam nim jeździłem na APie 1 i silniku 2.2, więc się bardzo mocno ślizga. Przyspieszenie spoko, ma jeszcze atrapę w sumie tutaj, widać atrapę, małą nitra, więc no, taki pojazd. Jak mówię, na cenach mogę się też nie znać za bardzo, więc mówię tutaj ciekawe oferty, które tutaj spotkałem. Lecąc dalej, Manna na 1.8 za 60 tysięcy PLN-ów. Nie wiem, czy to jest dobra cena. To jest w ogóle chyba Manna na 1.8 jedyna na serwerze, albo jedyna z kilku na serwerze. Ale tutaj taką Manna na 1.8 nigdy w sumie, nie powiem szczerze, nie spotkałem Manna na 1.8 z takim silnikiem. Więc możecie sobie taki kupić rarytas. Mi się tak wydaje, że to jest rarytas. Więc lecimy dalej. Lecąc dalej, Stratum, tak? Stratum się to czyta, dobrze, dobrze przeczytałem. To w ogóle koleś kurierką wjechał, co on tutaj robi, to ja nie wiem. Mamy takiego Stratuma z silnikiem 1.6, butlą, 50 litrów, no i APM 3 podświetleniem licznika na zielony, no i z takimi dodatkowymi tuningami. On ma coś tutaj jeszcze, jakieś tutaj rzeczy? Nie, z tego co nie widzę. Może być w sumie klucze, ale tego nie jestem pewien. Za 100 tysięcy PLN-ów, moim zdaniem się opłaca ten pojazd kupić, fajnie jeździ. Jest taki trochę ociążały, ale to jest taki właśnie fajne kombi, które polecam sam kupić. Następny pojazd, który tutaj znalazłem ciekawy, to jest Sentinel. Tak, Sentinel 1.6 z podświetleniem licznika, APM 1 i pod kolorem świateł za 210 tysięcy. W sumie jakby się kupiło takiego zwykłego Sentinela 1.6 i dodało te wszystkie tuningi, no to koszt tych wszystkich tuningów przewyższyłby na pewno dosyć sporo wartość tego pojazdu tutaj na giełdzie, więc no, dużo osób ma tego Sentinela takiego, znaczy nie takiego kolorystycznie pewnie, ale dużo ma osób Sentinela, którego właśnie tuninguje i w sumie Sentinel jest spoko pojazdem. Następny pojazd, który znalazłem i w sumie moim zdaniem to jest bardzo fajna oferta,
Premier z silnikiem benzynowym 1.8, butlą 75 litrów, napęd 1, napęd 3 i podświetlenie licznika na kolor niebieski. Jeśli tu by się dodał jeszcze kolor świateł i silnik 2.2, samochód by był naprawdę fajny, a taki pojazd można sobie już kupić tutaj za 200 tysięcy. Bardzo fajna oferta, z moim zdaniem jak ja bym szukał pojazdu, to chętnie bym taki kupił, ale jak wiecie, ja już nie chcę żadnych pojazdów na razie i sam nie mam nawet kasy na kupienie pojazdu jakiegoś o takiej cenie. Lecimy dalej, za chwilę wam pokażę co nowego znalazłem. Jednak nic ciekawego w sumie nie znalazłem tam dalej, więc lecimy sobie na giełdę drogą pojazdów klasy premium, chyba tak to się nazywa. Pojazdy klasy premium w Las Venturas, więc ja tam lecę i widzimy się już na miejscu. Dobra, jesteśmy już na giełdzie pojazdów klasy premium, no i lecimy sobie tutaj, za chwilę wam powiem co ciekawego znalazłem. Pierwsza rzecz to jest Bullet 1.6 za 450 tysięcy. Takich Bulletów bez tuningu w ogóle bardzo rzadko się spotyka, więc jeśli ktoś chce zrobić sobie jakiś projekt Bulleta na 2.2 na przykład, a dużo osób się takich właśnie spotyka, to możecie sobie tutaj kupić, on jest teraz na giełdzie dostępny, więc tak jak mówiłem, rzadko się takie właśnie bulety bez tuningu prawie zdarza spotykać, więc to jest bardzo fajny rarytas. Następny pojazd to jest Bullet z silnikiem 2.2, to jest w sumie chyba 2.2 full tune z instalacją nitro, ma jeszcze tutaj właśnie nitro, jeśli nie wiecie co to nitro, a chyba już każdy powinien wiedzieć raczej, to możecie zajrzeć do moich testów pojazdów, w którym właśnie niektóre są z nitro i tam pokazuję jak ono działa. Więc takiego Bulleta możecie sobie kupić za 1 350 000. Niby to nie jest jakaś super cena, to jest zwykła cena moim zdaniem właśnie takiego Bulleta full tune z nitrem, ale jeśli ktoś nie chce tuningować, bardziej się opłaca w ogóle kupić już pojazd z tuningiem niż go tuningować, ale przy tuningu jest po prostu więcej fanów za rozgrywki. Następny pojazd to jest Super GT z silnikiem 2.0 i kosztuje 455 000. Ten pojazd ma w sumie APA 1, APA 3 i z tym silnikiem i zapem 1 ten pojazd chyba jedzie 210 na godzinę, o ile się nie mylę. Jeśli się pomylę, no to sorki, ale tak, taki właśnie pojazd możecie sobie tutaj kupić. Drugi pojazd jeszcze, który tutaj stoi, też jest spoko, to jest Flash z silnikiem 2.0. On chyba jedzie równo 200 na godzinę, bo silnik 2.2 jedzie 210 albo 205, coś takiego. Więc jeśli nie macie 500 tysięcy, to możecie kupić sobie za 100 tysięcy mniej taki spoko pojazd. Następnym pojazdem, który znalazłem, to jest camper hippisów, raczej van hippisów, to się chyba nazywa, za 600, tak? To jest 600 tysięcy? 615 tysięcy, jest silnikiem 1.6. Nie wiem jak ten pojazd jest tak bardzo drogi, co w tym pojeździe jest takiego kurde drogiego. Może to jest po prostu jedyny pojazd na serwerze, to może być możliwe, ale właśnie taki van hippisów, jeśli macie 600 tysięcy, 615 tysięcy, jeśli macie, możecie wydać właśnie pieniądze na taki camper, który w sumie, jak ja bym go spotkał na ulicy, to jakoś bym się nie jarał, że po prostu ktoś go kupił. Dobra, to by było tyle z tej giełdy, lecimy na następną i prawdopodobnie to będzie giełda pojazdów bardzo tanich, czyli tych najtańszych w San Fierro. Dobra, my jesteśmy już na giełdzie, ja tutaj sobie przejrzę te pojazdy i po kolei wam będę mówił co ciekawego znalazłem. Pierwszy samochód, który tu znalazłem, to jest Sadler z silnikiem 1.4 za 4500. Nie wiem, czy to jest super cena tego pojazdu, ale mi się wydaje taka w miarę spoko. Nie jest to za dużo, żeby po prostu gracz miał jakąś możliwość łatwego zarobku. Następny pojazd, który to znalazłem, to jest Walton 1.4 z silnikiem 1.4 za 2700 PLN-ów. To jest w sumie bardzo mała cena jak na pojazd na For Life'ie. Kiedyś takie Waltony chodziły po 1500 PLN-ów, jeszcze chyba to było pół roku temu, jak grałem tutaj tak systematycznie. Przed tą moją długą przerwą, po której zacząłem znowu nagrywać do tej pory, aż nagrywam, to właśnie takie Waltony kosztowały 1500. Następny pojazd, który tutaj w bardzo fajnej cenie znalazłem, to jest Manana z silnikiem 1.4 za 2800 PLN-ów. Tak ona wygląda w sumie, różowa Manana od jakiejś Alexia, tak się gracz nazywa. Więc jeśli macie mało pieniędzy, a chcecie pojazd z w miarę mocnym silnikiem jak na cenę, którą chcecie wydać, to Manana jest bardzo dobrym wyborem. Następnym pojazdem, który tutaj jest bardzo spoką ofertą, to jest Surine. Nie, to jest Sunrise. Boże, jak ja kurde angielski mam słaby. Sunrise, po prostu ja tak czytam zwykle pojazdy, jak po prostu mi się kojarzą.
Więc Sunrise, taki pojazd możecie kupić z silnikiem 1.4 za 12 tysięcy pelenów tutaj na giełdzie. Myślę, to jest spoko cena, jeśli ktoś już ma taki najtańszy pojazd i chce kupić coś lepszego z takiej taniej giełdy, to takie Surinę, Sunrise, przepraszam, jest właśnie spoką ofertą. Następny pojazd, który tutaj znalazłem, to jest Vincent, silnik 1.4 za 10 tysięcy, też spoko pojazd, lecimy do następnych. Następny pojazd, który tutaj znalazłem, to jest Manana z silnikiem 1.6 za 5 tysięcy pelenów, taki w sumie spoko samochód. Ten silnik jest tutaj już wystarczający do takiej Manany. Taka Manana chyba idzie 120 na godzinę, więc na początek to jest bardzo spoko prędkość. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i do następnych odcinków z For Life'a. Następny prawdopodobnie będzie z CS-a. Następny, czyli po tym z CS-a, będzie z For Life'a już normalnie. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.